tym więzieniu przebywali i zbrodniarze wielcy, odbywający bardzo długie i ciężkie wyroki, więźniowie polityczni i ludność, która była tutaj przypędzona w czasie II wojny światowej i poddana eksterminacji, chodzi tutaj o ludność żydowską. To więzienie ilustruje w sposób dramatyczny 200 lat polskiej historii. Troszeczkę, że nie, ale historia tego obiektu jest naprawdę no, związana. Czy sprzedać możemy? No mamy sporo ciekawych, tak mi się wydaje. Nie mówię o sprzedaży. Jest to faktycznie paradoks z historii, no bo skoro tutaj obiekt 206 lat był więzienny, czyli był ochroniany, żeby nikt z wewnątrz nie uciekł na zewnątrz, no dzisiaj musimy chronić, żeby nikt z zewnątrz nie wszedł do wewnątrz tego obiektu i ewentualnie go nie niszczył i to czynimy. Obiekt jest taki, że na różne cele może być przeznaczony, wykorzystany, bo w planie zakończenia przestrzennego miasta właśnie różnoraki cel jest, począwszy od handel, gastronomia, hotel, czy nawet i możliwość zakładu usługowego. I takim właśnie zainteresowaniem niektórych potencjalnych nabywców się zjawiali i byli zainteresowani uruchomieniem jakby małej produkcji, znaczy nieuciążliwej dla tego obiektu i dla tutaj ościennych terenów. Że no być może znajdzie się inwestor na ten obiekt, który zadba o niego, da mu nowe życie, może właśnie to czwarte życie, czyli pierwsze klasztor, drugie więzienie, trzecie obiekt artystyczny i czwarte, no tutaj będzie głos należał do kolejnego właściciela, dysponenta tego obiektu. No i mam nadzieję, że zadba o ten obiekt i on przetrwa następne stulecia. No,